Hej, witam Was po tak długiej przerwie w tym nowym roku już, bo ostatnio widzieliśmy się jeszcze no, w zeszłym roku, w grudniu, więc już dawno, dawno nie nagrywałam dla Was. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku, że jesteście zdrowi, że nowy rok zaczął się dla Was dobrze. Ja powoli, wiecie, wracam do nagrywania, już się trochę odzwyczaiłam, no ale wcześniej po prostu no nie miałam na to ochoty, no przez to, co się u mnie działo, nie był to wesoły czas. Nadal nie jest, wiecie, jakoś bardzo wesoło, ale no po prostu na niektóre rzeczy nie mamy żadnego wpływu, życie toczy się dalej, więc no trzeba robić to, co się wcześniej robiło. Więc nie chcę Was teraz tutaj już zasmucać. Postanowiłam do Was się dzisiaj odezwać. Przychodzę do Was oczywiście z zapowiedzią nowego odcinka. Nie wiem, czy co tydzień będę nagrywała takie zapowiedzi. Zobaczymy jeszcze. Ale na tą sobotę zapraszam Was na godzinę 16 oczywiście na nowy odcinek. Będzie to sprawa pewnej rodziny. Bardzo, bardzo szokująca historia. Nie wiem, czy Wy już o niej słyszeliście, ale to się okaże. Napiszcie w komentarzach później pod filmem, pod tym nowym odcinkiem, czy znacie tą historię, czy już o niej słyszeliście, czy nie. Więc myślę, że spodobał się Wam. Spodoba się, o ile się może podobać. No musi się jakoś podobać, skoro ludzie są takie historie oglądać. Lubią ludzie słyszeć o takich historiach, chociaż są tragiczne. No o ile można powiedzieć, że lubi się takie historie. No ale skoro wiele osób takie sprawy ogląda, no to w jakimś stopniu je lubi. Więc coś. No, myślę, że będzie ten odcinek dla Was ciekawy. Tak więc zapraszam Was na jutro, na godzinę 16. Za chwilę Wam pokażę jeszcze na chwilę mojego pieska. Może ktoś z Was stęsknił za nim. Nie wiem, dajcie znać. Dawno go też tutaj już nie było na kanale. I tak w ogóle powiedzcie, czy chcecie takie zapowiedzi jeszcze oglądać, czy nie. Co chcielibyście w nich widzieć, co chcielibyście słyszeć. Może macie jakieś propozycje. No, chętnie wysłucham Waszego zdania. No i wezmę je pod uwagę. Tak więc u mnie tak, no, jakoś te dni lecą do przodu. Chociaż trochę denerwuje mnie ta pogoda, bo już czekam na wiosnę. Już mam trochę dosyć tego zimna. Ale już, wiecie, za parę dni będzie luty, więc coraz bliżej wiosny. No i dłuższy już jest dzień. Ale jest tak okropnie mokro wszędzie, bo non-stop to pada deszcz, to śnieg, raz jest zimno, raz bardzo zimno, raz wieje wiatr. No i taka ta pogoda jest bardzo zmienna, że no już trochę mi się znudziła. Ja tam wolę wiosnę, będą ptaszki śpiewać, będzie zielono, uwielbiam ten czas. Tutaj, zwłaszcza tutaj, gdzie ja mieszkam, to po prostu jest tak cudownie, tak ptaki śpiewają, że już od samego rana budzą. Czasami czuję się jak w jakiejś, dosłownie w dżungli. No naprawdę jest super. Wtedy najfajniej się spaceruje i nie chce się tak naprawdę do domu wchodzić, tylko najchętniej by się zostało na zewnątrz i tam się działo. Więc nie mogę się już tego doczekać. Tak więc to tyle na dzisiaj. Tak chciałam do Was się tak szybko odezwać. Trochę o sobie przypomnieć. Zachęcić Was do obejrzenia jutrzejszego odcinka.
Jeśli ktoś z Was mnie jeszcze nie subskrybuje, to proszę zróbcie to. Jest to, wiecie, też bardzo potrzebne do rozwoju tego kanału. Tak więc ja teraz wychodzę na zewnątrz do mojego psiaka. On tam na mnie czeka. On normalnie mieszka w domu, ale też teraz jak jest chłodniej, to lubi sobie tak na zewnątrz sam posiedzieć, bo on nie lubi za bardzo ciepła. On uwielbia jak jest zimno, uwielbia śnieg. Śnieg to jest coś, co po prostu no, przepada za tym. Jest nawet mróz mu nie przeszkadza, on potrafi w zaspy wskoczyć, leżeć i najchętniej by wtedy do domu nie wchodził. No, tak więc on teraz tam na mnie czeka, pobawi się, później przyjdzie do domu i się będziemy w domu bawić. Tak więc, no jeszcze się do Was za chwilę z nim odezwę, a na teraz to już tyle. Jest moje słoneczko kochane, tak się przeciąga. Dajesz zabawkę, piłeczkę mi przyniosłeś? Piłeczkę przyniosłeś? Rzucić ci? Siad? Super! Daj głos! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Głośniej! No super, już ci rzucam. Rzucam. Szybko! Super! Wiesz co? Zostaw piłkę, weź sobie inną zabawkę i daj mi tą piłkę. Weź inną zabawkę, weź patyka i mi daj. Super! Super! Daj piłeczkę. Dawaj! Rzucić ci? Zostaw patyka, rzucę ci piłkę. Super piesek! Super, super jesteś! Super, super! Super piesek, czekaj. Czekaj. Daj mi łapkę. Super, a drugą? Super. Super, już ci rzucam. I... już! Tak więc my idziemy się pobawić. A jak macie jakieś pytania do mnie, to możecie je tutaj jeszcze zadać. I dajcie znać, co tam u Was słychać. I teraz żegnam się już z Wami. Pozdrawiam Was wszystkich. No i do usłyszenia. Może za tydzień, może za dwa. Zobaczymy. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle takie filmiki. Pozdrawiam Was. Pozdrawiamy Was tak naprawdę. Moim buziaczkiem. Testuj. Szybko. Super. Super, Żylu. Chodź. Na mnie. Siad. Stolek. Stolek. Thank you.
Tak więc żegnamy się z Wami jeszcze raz. No i zapraszamy Was na jutro oczywiście na nowy odcinek. Oj, jest takie śpiący buźka. Mój kochany, śliczny mój kochany, jak mnie kochasz, tak mnie kochasz, cię tak kocham. Mój słodziaczek. Mój kochany bzulek. Tak. No, także ja już kończę, idę mu szybko dać jedzonko i pójdzie spać, bo już jest taki zmęczony, pobawił się trochę i już jest zmęczony. Taki zmęczony, kochany mój piesek. Tak więc pozdrawiamy Was, życzymy Wam miłej nocki, no i do jutra.